Świat na głowie, Renata Głowacka. Dzień dobry. A ze mną moi goście, ale tak patrzę na was i się zastanawiam, czy to są moi goście, czy ich alter ega. Andrzej, zacznę od ciebie. Andrzej Zagajewski, Ludwik Zamenhof, Andrzej Zamenhof. Wytłumacz się z tego. Zacznę może od mojego prawdziwego imienia, nazwiska. Imię to jest Andrzej, najczęściej się powtarza. Nazwisko to Zagajewski. I przez moje imię, nazwisko i to, że zaczyna się na A, to jestem bardzo często mylony z Adamem Zagajewskim. I właściwie dostaję korespondencję bardzo często na Adama Zagajewskiego. Umowy regularnie też dostaję jako Adam Zagajewski, więc jest to bardzo częsta pomyłka. Więc dobrze czasami właśnie zmieniać nazwisko, bo wtedy nikt mnie nie myli. I dlatego w zespole Hańba jestem Andrzejem Zamenhofem. A jeżeli jestem na przykład DJ-em i producentem muzycznym, to wtedy jestem Ludwikiem Zamenhofem. Grasz na mandoli, na banjo, na ukulele. Tak jest. Na czym jeszcze? Widziałam jakiś taki nowy instrument. Dzisiaj wystąpiłem w Czereśniach i zadebiutowałem na buzuki. To był pierwszy raz i bardzo mi się spodobał ten instrument, więc pewnie będzie moim już takim stałym instrumentem. I co jeszcze? No i gram na tym, co mi przyjdzie do ręki, więc gram właściwie na wszystkim. Na wszystkim po trochu, a na niczym dobrze. O. A do tego wszystkiego jesteś producentem muzycznym, tak piszesz teksty, muzykę. Wszystko się zgadza. O, dużo tego. Jakub Lewicki. Ignacy Wolant. Tak jest. Tutaj sprawa jest prosta. Jakub Lewicki to jest moje prawdziwe imię i nazwisko. W zespole Hańba moim alter ego jest Ignacy Wolant. I ty grasz tak, na gitarze basowej, na suzafonie i na saxhornie. Tak jest. I tuba, znaczy suzafon i saxhorn to są tak naprawdę instrumenty dęte blaszane, więc w sumie jakby jakaś inna blacha wymagała zagrania, to pewnie też bym spróbował. Tuba jest moim takim wyjściowym, głównym instrumentem. Andrzeju, ty to grasz w tak nieprawdopodobnej ilości zespołów. Ja to wymienię tylko kilka. Ziemniaki, Unitra Prodisz, Kapela Hanki Wójciak, Bagno, Balkan Screen. No i jeszcze, ja wiem, że jeszcze. Mhm. Ale proponuję, żebyśmy dzisiaj ograniczyli się do dwóch zespołów. To znaczy, ja tylko dodam, że jakby to są zespoły, które gdzieś tam pojawiały się w moim życiu i część tych zespołów już nie istnieje albo gra już beze mnie i sobie świetnie radzi beze mnie. A jakby zespoły, w których aktualnie występuję i działam, no to są to głównie Hańba i Czereśnie. I o tych zespołach będziemy rozmawiać, zwłaszcza, że one są jakby wspólnym mianownikiem. Tak, właściwie są... Dla was większość dwóch składu się pokrywa, tak. Tak. Hańba, zespół założony w 2011? Tak, można powiedzieć, że tak. Wtedy, powiedzmy, zebraliśmy się i poznaliśmy, ale tak naprawdę nie zaczęliśmy grać i dopiero pierwszy koncert zagraliśmy w 2013. I to w Tarnowie. Nie. Pierwszym naszym koncertem był konkurs organizowany w klubie Zaścianek na miasteczku studenckim AGH. Dachówka. I tak naprawdę pierwszym koncertem i bodźcem do tego, żeby wystąpić w ogóle jako Hańba, był fakt, że ja wracałem z Erasmusa. Nasz ówczesny akordeonista i klarnecista Michał Radmacher wracał wraz z żoną z Norwegii i Andrzej niespodziewanie z końcem stycznia oznajmił, że hej, słuchajcie, zgłosiłem nas do konkursu młodych zespołów, musimy zrobić utwory. I w ten sposób wystartował zespół Hańba 8 lat temu dokładnie. No to ja wrócę do tego Tarnowa, 2013 rok. Jedziecie na koncert, jesteście spóźnieni. Tak, były przeokrutne korki i mgła na 4. Wreszcie ten koncert się zaczyna i... I jest jakieś 10 osób może. Mhm. Nie ma sprzętu. Pamiętam, że pani barmanka, jak zapytaliśmy, gdzie jest sprzęt, powiedziała, nie mamy sprzętu, ale mamy taki mikrofon do karaoke. Więc stwierdziliśmy, że w sumie to dobrze, że nie mają sprzętu, nie będzie próby nagłośnieniowej, a my jesteśmy zespołem tak naprawdę akustycznym, bo jesteśmy taką kapelą podwórkową. Więc możemy po prostu przebrać się i za 5 minut zacząć koncert. Więc tak naprawdę zagraliśmy ten koncert, zaczęliśmy go punktualnie o tej 20:10. Znaczy przebieraliśmy się w pośpiechu na korytarzu, to było też tak, dosyć kuriozalne. Ale ja chciałem zapytać, dlaczego pytasz o Tarnów? Bo weszli tam spóźnieni widzowie, no, którzy tak z niesmakiem spojrzeli na was tak, i na to, co śpiewacie. Przepraszam, tak, to była piękna scena, bo pamiętam, była taka... No właśnie, chcę, żebyście opowiedzieli. Pamiętasz, była taka pięknie ubrana dziewczyna, która weszła i tak otworzyła drzwi, akurat wykonywaliśmy utwór Jana Brzechwy pod tytułem Żydokomuna, gdzie w refrenie pada to słowo i Andrzej tak
wykrzyczał bezpośrednio w twarz do nowo Nie. wchodzących gości Żydokomuna i tak się cofnęli Nie dosyć pamiętam, szybko. że tak wtedy mi się to wydawało takie dość dziwne, ale jeszcze z perspektywy czasu to myślę, że ktoś wchodzi do jakiegoś klubu i nagle czwórka idiotów przebranych w międzywojenne stroje zaczynają się wydzierać prosto im w twarz, bo to wejście akurat było tak na scenę. Żydo, komuna, no to faktycznie to mogło być dość zabawne doświadczenie. Aczkolwiek sam koncert Tarnowie to jest w ogóle jakiś kuriozalna rzecz, bo my długo żyliśmy przekonaniem, że to był jeden z tak jakby z najgorszych koncertów, czyli wszystko się nie zgadzało. Byliśmy spóźnieni, nie było sprzętu. Miejsce okazało się totalnie niekoncertowym, a po latach co chwilę to gdzieś do nas wraca, bo Ale wiecie, słyszała to nas masa ludzi bardzo prawdopodobnie dobrze tam. pokazuje, bo jednak Jan Brzechwa wszystkim kojarzy się z wierszami dla dzieci, z Kaczką Dziwaczką i z innymi tego typu wierszami. No, może to jest też taka nieznajomość literatury. Co jeszcze pisał Jan Brzechwa? Bo właśnie śpiewaliście wtedy tekst Jana Brzechwy. Znaczy. I myślę, że to też pokazuje, bo to dwudziestolecie międzywojenne kojarzy nam się z pięknymi strojami, z balami, z Eugeniuszem Bodo. A ten wasz repertuar pokazuje, że dwudziestolecie międzywojenne to zupełnie inny okres. Znaczy, nie tyle zupełnie inny, co również taki. To znaczy, Okej. Okay. w kulturze. Szczególnie tak jak wspomniałeś, tej masowej, zapamiętanej, to jest faktycznie piękny czas i tego nie da się ukryć, bo i kinematografia, i kabarety, i literatura, czy muzyka były fenomenalne. Ale to była mniejszość, to był wąski wycinek tego, jak wyglądała ówczesna Polska i takie było chyba nasze podstawowe założenie, od kiedy Hańba powstała, że chcemy w jakiś sposób zburzyć pomnik troszeczkę i postawić go bardziej realnym. Więc to nie jest tak, że my jakoś, nie wiem, przekreślamy czy nie zgadzamy się na ten ładny obraz dwudziestolecia, tylko bardzo nam zależy na tym, żeby nie był on jedynym i nie był, że tak powiem, odpowiedzią na wszystko. I zresztą chyba nawet było kiedyś taki fajny artykuł porównawczy, który właśnie zbierał różnych artystów w Polsce współcześnie wykonujących muzykę czy odwołującą się do tamtego czasu. No i faktycznie da się to robić dobrze współcześnie również. Jest na przykład, nie wiem, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, czy jest Jazz Band Młynarski-Masecki. I oni robią to fenomenalnie, to znaczy wskrzeszają ducha tamtych czasów, ale również tak bardzo popularno-naukowo, bo na przykład przypominając żydowskie korzenie twórców najfajniejszych polskich piosenek tamtego okresu. No ale no jest też Hańba, która pokazuje, że mogło być zupełnie inaczej. Jest hańba, a mieliście się nazywać Lux Torpeda. Tak, był taki pomysł i ja będę to przypominał. To jest w ogóle dosyć intrygująca historia, bo zgubiło nas właśnie to, że ten okres między 2011 a 2013 był właśnie takim okresem poszukiwań i braku jakby tej woli, żeby wyjść do świata, po czym nagle się dowiedzieliśmy, że już jest zespół Lux Torpeda. I trzeba na szybko jakąś nową nazwę znaleźć, więc. Tak. Znaczy Hańba była gdzieś tam w orbicie nazw. Były jeszcze różne kurioza typu Zawsze Sromota na przykład. Natomiast z Lux Torpedą w ogóle jest dosyć ciekawa historia, bo kiedyś graliśmy razem na festiwalu Slotart i Robert Lica Friedrich przyszedł na koncert Hańby i bardzo przyjemnie nam się rozmawiało i zresztą Lica był strasznie oburzony nagłośniowcem, który ponoć źle nas nagłaśniał, że nie brzmieliśmy tak ostro, jak powinniśmy brzmieć, więc więc mamy raczej dobre skojarzenia z Lux Torpedą. Musicie mieć dobre, bo napisaliście utwór pod tym samym tytułem. Nie my napisaliśmy ten tekst, tylko Ziemowit Szczerek My akurat. napisaliśmy piosenkę do tekstu Tak, Szczerka, tak. tak. Ale jakby chcieliśmy, żeby ten temat, ten motyw Lux Torpedy gdzieś tam kiedyś do nas wrócił. I na szczęście Ziemowit Szczerek jak zwykle się wywiązał znakomicie ze swojego powierzonego zadania, czyli z napisania tekstów na płytę zespołu Hańba. Czyli A nie ma zespołu Lux Torpeda, ale mamy utwór Lux I Torpeda. mamy również film, wideoklip rysunkowy stworzony przez Jagnę Firek. I teraz go zobaczymy. Pięknie. Pędzi, pędzi Lux Torpeda dookoła sercą jedna. Lux Torpeda grzęźnie w biedzie, lecz bogato w Lux Torpedzie. Thank you.
pędzi, pędzi lux torpeda dookoła zlewo bieda. Lux torpeda grzęźnie w biedzie, lecz bogato w lux torpedzie. Andrzej, ty powiedziałeś w jednym z wywiadów, że zespół Hańba powstał też po to, żeby udowodnić, że punk rock nie powstał na Wyspach Brytyjskich. Być może tak powiedziałem, bo często w wywiadach są też przekręcane nasze nazwiska i nasze wypowiedzi, ale okej, wytłumaczę się z tego. To było takie założenie też tego zespołu, żeby stworzyć taką alternatywną historię i że co by było, gdyby właśnie ta muzyka buntu, taka muzyka właśnie krzykliwa, muzyka punkowa pojawiła się tak naprawdę w Polsce, bo w Polsce było do tego bardzo dobre zaplecze, o którym właśnie opowiadał też Kuba przed chwilą, że jakby oprócz tej pięknej strony była ta strona, też była ogromna bieda, problemy z mieszkaniem, brak wolności słowa, władza autorytarna i tak dalej i problemy z mniejszościami jeszcze. Więc to był taki kocioł, gdzie było naprawdę dużo niepokojów społecznych i właśnie ten punk rock mógł się wtedy narodzić. I być może gdyby były lepsze warunki bytowe, tak jak już były w latach 70., to być może ten punk rock by się narodził. Ale na pewno się ten punk rock narodził w poezji, bo te teksty, które właśnie śpiewamy, większość tekstów, które śpiewamy, to są teksty oryginalne, właśnie wspomniany Brzechwa, którego kojarzymy z bajek dla dzieci. A się okazało, że napisał niesamowicie punkowy, bardzo wyrazisty i ostry tekst. I tak samo jest z Tuwimem, i tak samo jest z Hemarem, i z innymi autorami, których znamy. Więc to było takie stworzenie alternatywnej rzeczywistości. No tak. Właśnie, patrzę na was i zastanawiam się, czy wy do tej pięknej, takiej bajkowej,
rzeczywistości dwudziestolecia międzywojennego nie pasujecie? Nie chcieliście podjąć tego tematu w ten sposób? W jakiś sposób podjęliśmy, bo a propos alternatywnych tutaj bytów, powstało też alter ego zespołu Hańba, czyli zespół Chluba w pewnym momencie. O, do listy zespołów można dopisać, zapomniałam o nim. Który wystąpił raz i dobitnie. Nie, kilka razy wystąpiliśmy, tak. Wystąpił ze 3 razy chyba. I to było takie właśnie ładne międzywojnie, że właśnie śpiewaliśmy Zimnego Drania, Umówiłem się na 9 i różne przeboje, szlagiery z tamtego okresu i wspomagała nas wtedy na swoim śpiewem Regina Bogacz, która teraz się nazywa Regina Warska. Tak, bo jednak nie byliśmy w stanie już tak ładnie zaśpiewać tych ładnych przebojów. Ale tak lekko kpiąco mówisz o tym. Znaczy, bo od początku wiedzieliśmy, że... To był taki żartobliwy trochę. Tak, że Hańba tak naprawdę poza tym, że była z założenia właśnie fikcją literacką i fikcją muzyczną i od początku była bardzo teatralna, my się wcielaliśmy w rolę i tak dalej, tak jednak bardzo szybko nas ta umowność i ta rzeczywistość hańbowa wciągnęła i pochłonęła. To znaczy w pewnym momencie mam wrażenie, że ja przynajmniej coś takiego zacząłem odczuwać, że jednak mówiąc już nawet właśnie o tamtym okresie, czy mówiąc nawet o współczesności, mówię trochę językiem hańbowym i jest coś takiego, że jednak im bardziej się w hańbę wygryzaliśmy, im bardziej poznawaliśmy te teksty, im bardziej doczytywaliśmy pewne rzeczy, tym mniej potrafiliśmy już podejść, że tak powiem, kpiąco i żartobliwie do innych spraw, więc zresztą temu sprzyjał też klimat, bo ukazała się na przykład książka Filipa Springera 13 piętro, mhm. Ukazała się masa w ogóle ciekawych książek dotyczących tamtego okresu i jednak to odbrązowianie, którego Hańba jest elementem takiego jakby całego nurtu nowego spojrzenia na historię tamtego czasu, no sprawiło, że jednak chyba już czuliśmy, że nie potrafilibyśmy się odnaleźć tak szybko, że tak powiem, że nagle sobie zagramy to ładnie i teraz nam się podoba. Znaczy, Chluby nie znam, Hańby kocham, więc proponuję teraz Chorzy i Świeży. To jest fragment wiersza Juliana Tuwima, Mój dzionek z 1926 roku. Dokładnie. Słoneczko uderzy w okno złocistym promykiem. Budzę się chorzy i świeży z antypaństwowym okrzykiem. Z antypaństwowym okrzykiem. Z antypaństwowym okrzykiem. Po uszy wbiłem.
wolności ojczyźnie. Z antypaństwowym okrzykiem. Pamiętacie, gdzie nagrywaliście teledysk? To również Jagna Firek zaciągnęła nas do mieszkania swojej koleżanki przy ulicy Smoleńsk, które miało wyjście oknem na dach kamienicy. Jak to zabrzmiało, zaciągnęła nas. Dosłownie, bo no jednak z tymi instrumentami chodzenie na czwarte czy piąte piętra kamienic to nie jest najprzyjemniejsze. Jesteśmy przy instrumentach. Jakie to są instrumenty i kto gra w hańbie? To może zacznijmy od nieobecnych. To wówczas nagraliśmy w składzie na akordeonie Michał Radmacher, czyli hańbowy Wiesław Król, na bębnie i śpiewa Adam Sobolewski, na banjo tutaj Andrzej Zamenhof, kolega mój Andrzej i ja na tubie. Wtedy kręciliśmy na dachu przy ulicy Smoleńsk, tak jak wspomniałem, zresztą w tle był Wawel i była piękna słoneczna pogoda. Natomiast potem jeszcze przyklejaliśmy portret marszałka Śmigłego Rydza na tyłach Dolnych Młynów, kompleksu Dolne Młyny. Tak, ja jeszcze może dodam, że w 2017 roku Michała Radmechera zastąpił jego fikcyjny brat, czyli Tadeusz Król. A realny przyjaciel, czyli też nasz kolega Wojtek Wędzicha. Który specjalnie na potrzeby zespołu nauczył się grać na akordeonie, bo był klarnacistą, a potrzebowaliśmy akordeonisty i klarnacisty jednocześnie, co było dość trudne do znalezienia. Ale się o dziwo taki muzyk trafił i jak widać po dzisiejszym koncercie jeszcze czereśni, Wojtek, bo tak ma naprawdę na imię, świetnie zagrał też na instrumentach klawiszowych, na ksylofonii właściwie, i na flecie prostym. Więc. I warto jeszcze nadmienić, że w utworze Lux Torpeda, który leciał wcześniej, Wojtek zagrał na saksofonie, który również zlecono mu nauczenie się. Może zrobimy taką tabelkę po tym wywiadzie. Taką wystarczy, bo już się wszyscy pogubili. Ale w zasadzie powiedzieliśmy o ludziach, instrumentach, stroje macie z epoki. Jeszcze jest jedna ważna rzecz. O strojach też warto wspomnieć, bo ostatnio stroje nam uszyła z kolei krakowska projektantka Anna Maria Zygmunt i też są z epoki, a troszeczkę współczesne, więc też jest taka takie stylizowane pod was. Kolejny tak. Element hańbowej, alternatywnej rzeczywistości. Dobrze, wiecie, o co teraz chcę zapytać? Nie wiemy. Który rok mamy według hańby? 1941. Powiedzcie o tym, w jaki sposób hańba liczy lata? Hańba liczy lata w bardzo prosty swój sposób. Znaczy hańba jest zawsze 80 lat wstecz i ten 2011 czy 2013, o których wspominaliśmy, to były odpowiednio 1931 i 1933. Nasze alter ega urodziły się w roku 1907 bądź w 1909. I tak naprawdę cała historia hańbowa nie tylko dotyczy właśnie tekstów czy zdarzeń, ale też te postaci, w które się wcielamy, również żyły w tamtych czasach. I my wymyśliliśmy tak naprawdę całą fabularną osnowę, czyli Andrzej Zamenhof pochodzi z Białostockiego, z Adamem Sobolewskim poznali się w Tomaszowie Mazowieckim, Ignacego Wolanda, upadłego studenta, poznali w Krakowie i tak dalej, i tak dalej. Ten koncept hańbowy, który był siłą i motorem napędowym zawsze na wszystkich płytach, no dotarł do pewnego momentu granicznego, którym była data 1939. Zresztą tak się nazywał też krótki album, który wydaliśmy w kwietniu dwa lata temu. Gdzie postanowiliśmy wejść do uniwersum historii Rzeczypospolitej Zwycięskiej, którego twórcą jest Ziemowit Szczerek, czyli Polska razem z Anglią i z Francją gromi Rzeszę Hitlerowską i jest hegemonem Europy Środkowej. I zresztą taki jest podtytuł naszego ostatniego albumu Nikt nam nie zrobił nic, który wydaliśmy w zeszłym roku. Więc żyjemy w zwycięskiej Polsce, która tutaj teraz panuje niepodzielnie w Europie Środkowej. Czyli pasuje ten utwór, którego teraz chciałam, żebyśmy posłuchali, Korporancik. To jest utwór, który jest ponadczasowy. Tak. Niestety jest ponadczasowy. Do słów Luciana Schoenwalda. Tak.
czy zwiążę włos jak len, czy opłacę pieczy macę, kim jest cudny chłopak ten. Opa! Obłoczek i cymbał glista, podbyłeb reakcjonista, rządowa posadka, no to iść, droga jest gładka, mały wstyd. I cymbał glista, pusty łeb reakcjonista, żonowa posadka, nasz szczyt, droga jest gładka, mały wstyd. Teledysk skręcony latem 2015 roku, czyli 1935. Dokładnie. Co się wtedy zdarzyło? Wiele wspaniałych rzeczy, naprawdę. Wiele wspaniałych rzeczy się wydarzyło. Znaczy, teledysk, który widzieliśmy, to była sesja dla radia KEXP z Seattle, takiej dosyć ważnej rozgłośni alternatywnej ze Stanów Zjednoczonych, którą zorganizowano przy okazji Off Festiwalu, na którym również wtedy debiutowaliśmy. Jeszcze nie mieliśmy płyty wydanej. I tuż po festiwalu Antena Krzyku zwróciła się do nas z chęcią wydania naszego albumu, który, żeby było ciekawiej, nagraliśmy wtedy w studiu Polskiego Radia. No, wszystkie czynniki się, koniunkcje sfer i nie wiem, jak to się nazywa. Ja tylko dodam, że to były takie czasy, bo jakby zespół Hańba żyje zawsze w duchu DIY, czyli zawsze wszystko robiliśmy sami. Jak nie mieliśmy wydawcy, to sami się wydawaliśmy, bo stworzyliśmy własne wydawnictwo Karoryfer Records. I to były czasy, kiedy żeśmy wydaliśmy takie trzy małe epki hańbowe i żeśmy sami te płyty nagrywali po prostu w komputerze, kleiliśmy okładki, podpisywaliśmy je, wsadzaliśmy do kopert i taką mieliśmy własną po prostu ręczną manufakturę i to często wyglądało tak, że był koncert, za chwilę wchodzimy na scenę, a tu z laptopem na scenie szybko się wypalało CD-ery, bo będą ludzie po koncertach kupować. No i będąc na takim etapie zespołu, nagle zaprosił o festiwal, to już było dla nas spełnienie marzeń, po czym nagle zaprosiło nas jeszcze na nagranie wideosesji właśnie amerykańska stacja KXP
I po tej sesji jeszcze się okazało, że zaprasza nas festiwal w Ohio do Stanów. Więc to był po prostu taki ileś takich wydarzeń, które totalnie dla nas takich czytałam, przełomowych. Czytałam o tym, że odnieśliście duży sukces w Stanach. Tylko ja się zastanawiam, czy ta publiczność rzeczywiście rozumiała, o co wam chodzi. Bo jeśli na scenie śpiewacie Bij Żyda, to czy ktoś nie zrozumie tego trochę inaczej? Akurat niż przesłanie tej piosenki? O to bym się nie bał, bo akurat powiedzmy, że te bardziej newralgiczne utwory zawsze staramy się wytłumaczyć, jednak wprowadzić pewien kontekst. Ale czy robiliście wykłady takie z historii? Może nie tyle trochę? Wykłady, co dłuższe zapowiedzi na pewno, natomiast też warto dodać to, że no, hańba nie gra w przypadkowych miejscach i na przypadkowych raczej festiwalach i tak jakby jeżeli ktoś zaprasza hańbę, to wie mniej więcej, czego się może też spodziewać po publiczności. I przyznam szczerze, że raczej nigdy nie spotkaliśmy się z czymś takim, żeby ktoś całkowicie przekręcił czy źle odebrał to, co robimy. Okej, były pytania, pojawiały się niedomówienia, ale raczej to były marginalne sytuacje, więc... No dobrze, ale po koncertach przychodzili ludzie tak, z prośbą ale, o wytłumaczenie, z prośbą o porozmawianie o tym. Oczywiście i to jest w ogóle świetna sytuacja. Uwielbialiśmy takie momenty, kiedy ktoś faktycznie przychodzi i chce rozmawiać, bo to jest ważne i na pewno wolę, żeby ktoś się nawet nie zgodził, niż żeby, nie wiem, wyskakał się, wyszumiał, wypił piwo i ma gdzieś to, co chcieliśmy wykrzyczeć. Ale co jest ciekawe, a propos tego, czy publiczność rozumie, co krzyczymy i śpiewamy, najwięcej problemów i pytań mieliśmy w Polsce. To znaczy, albo z polską publicznością, w ogóle za granicą, bo no, dla mnie jakimś takim hitem była sytuacja, w której graliśmy w miejscowości Hof w Bawarii. Graliśmy utwór pod tytułem Niemcy się zbroją. I robię wstęp, mówię, że hej, słuchajcie, jest 39, że to jest utwór o napaści Niemiec na Polskę i tak dalej. I utwór jest dosyć żywiołowy, dramatyczny bym wręcz powiedział. Do słów Henryka Zbierzchowskiego. My tam w ogóle odpalamy syrenę alarmową jeszcze i no, dużo się dzieje. Po czym schodzę ze sceny, Niemcy stoją w ryci, przerażeni w ogóle. No, dotarło przesłanie, emocje utworu. Po czym nagle słyszę taki głos takiej pani, ale wy się nie boicie tak w Niemczech śpiewać. No, były też takie głosy, że nie wypada w Niemczech śpiewać tej piosenki. A to nie wypada tak Niemcom wypominać. I to dla mnie to było szokujące, bo mam wrażenie, że jakaś taka świadomość historyczna i w ogóle świadomość tego, co się wydarzyło i jakie konsekwencje to ma, jednak, że pewne rzeczy warto przypominać i do nich się odnosić jako przestrogi, jest wręcz wyższa tam niż u nas czasami. Mam takie wrażenie. W 2018 roku dostaliście paszport polityki. Czy to wam trochę pomogło? No, na pewno, tak. Czy chyba sprawiło, że mieliśmy najintensywniejszy rok tak, bo troszkę to jest też tak, że byliśmy takim zespołem, który na tej scenie folkowej stał się rozpoznawalny głównie przez właśnie festiwal Nowa Tradycja, bo tam dostaliśmy nagrodę w 2014 roku. No i później na tej scenie alternatywno-muzycznej gdzieś tam zaczęliśmy się pojawiać przez Off Festival, ale nagle jak dostaliśmy paszport polityki, to gdzieś pojawiliśmy się w takich bardziej popularnych mediach i naprawdę wtedy objechaliśmy tyle festiwali, pamiętam, że po paszportach, że to było... rekordowe lato chyba wtedy. No i na pewno nam to dało taką rozpoznawalność i taką etykietę, że chyba jesteśmy artystami. Bardzo długo w to nie wierzyliśmy, że w ogóle jesteśmy zawodowymi muzykami, bo nikt nas nie jest praktycznie zawodowym, znaczy nie był zawodowym wykształconym muzykiem. Na pewno. I po prostu graliśmy to z pasji, bo lubiliśmy, bo taki mieliśmy pomysł. I nagle jak dostaliśmy ten paszport, to było takie potwierdzenie, wow, to jednak może mogę powiedzieć, że jestem muzykiem. Tak, no, nagle nas zaproszono do saloniku prasowego, nie wiem, z Marcinem Wichą czy Jagodą Szeldz i tak siedzimy wpatrzeni na siebie, co się dzieje. Ale to, co ważne chyba też w kontekście paszportu, to to, że pierwszy koncert po paszporcie zagraliśmy na Skłocie w Opolu. I to też jest dla nas jakoś tak dosyć istotne, że to jest bardzo miłe, że gdzieś tam pojawia się to poklepanie, czy ta afirmacja z góry tak zwanego mainstreamu medialnego, no bo polityka jest czymś takim, a jednocześnie no, nigdy się nie wyrzekliśmy i nie zapomnieliśmy i zawsze dla nas jednak ważna będzie ta noga alternatywna, czyli granie właśnie w miejscach kontrkulturowych, troszeczkę, że tak powiem, idących pod prąd i zresztą właśnie to lato 2018 takie było, że z jednej strony właśnie pierwszy koncert po paszportach zagraliśmy na Skłocie na Krakowskiej, już wtedy, którą deweloperka zjadła, żeby było ciekawiej. A potem na przykład graliśmy na Ultra House Pikniku w Żelebsku,
pomiędzy dużymi festiwalami, więc to też było dla nas jakoś tak istotne, że chcemy to łączyć. To nie jest tak, że teraz się wyrzekamy już tej alternatywnej sceny. Zaprosił mnie mąż na koncert Jacka White'a. Nie byłoby w tym nic dziwnego. A Jack White, ja jeszcze powiem, słynie z tego, że starannie dobiera supporty. Siedzę sobie, czekam na koncert i któż jest supportem? Jakieś małpy takie skaczą. Gratuluję, gratuluję. No, było to też super. Było to wydarzenie. Dla was przeżycie? Tak, tak. Aczkolwiek, bo mówisz o koncercie w Krakowie, tak? Mm-hmm, w Tauron Arenie. My zagraliśmy dzień wcześniej na Torwarze w Warszawie i dzień później przyjechaliśmy do Krakowa i muszę powiedzieć, że te dwa koncerty były dla mnie zupełnie identyczne, bo po prostu widzisz taką wielką scenę, milion ludzi, pełno świateł, grasz na tej scenie, gdzieś daleko widzisz Mateusza, mojego perkusistę, gdzieś daleko stoi Kuba, my zawsze tak jesteśmy ściśnięci, że wpadamy na siebie, obijamy się, pot leci i w ogóle jakby te płyny się gdzieś tam przenikają, a nagle gramy w takich wielkich odległościach, na takiej wielkiej scenie i po prostu skończyliśmy utwór i nagle ludzie biją brawo i tak wow, to było takie, to robiło wrażenie. Ale wiesz, jak ci się oczy świecą, jak o tym opowiadasz? No było, a czy tym bardziej, że teraz w ogóle człowiek tęskni za jakimkolwiek koncertem. Mm. Dzisiaj się cieszyłem, jak było tam 3 osoby czy 4 tutaj, technika. Wtedy marudziliśmy trochę, w sensie pamiętam, że jakoś przyzwyczajeni do tego, że każdy koncert jest inny, każda przestrzeń jest tak, inna. Tak. Jesteśmy nauczeni tego, że no nie wiem, częściej nam się zdarzają problemy tego typu, że sufit jest zbyt nisko, ja się nie mieszczę z suzafonem i muszę siedzieć na przykład. Albo że gram wśród publiczności w ogóle, że idę na przykład. Bo dokładnie, się na scenie. Zdarzały nam się koncerty, że się wypinaliśmy, bo no nie dało się grać i graliśmy akustycznie między ludźmi. A nagle zagraliśmy 2 dni pod rząd identyczny koncert. Ja byłem, znaczy moja główna refleksja po tych koncertach z Jackiem White'em, jakkolwiek miły to nie był facet i tak dalej, ja mu szalenie współczuję. Bo to jest jak chodzenie do fabryki trochę, granie takich tras. On każdego dnia wychodzi na tej samej wielkości scenę, tych samych wymiarów, ma w ogóle linie na scenie narysowane. Wszystko jest ustawione perfekcyjnie tak samo każdego dnia. Aż przerażająco, że tak powiem. Sala wygląda tak samo, bo każda sala wygląda tak samo, bo się dostaje silne światła w twarz. Na pytanie, bo chciałam teraz zapytać właśnie, czy marzycie o takich koncertach dla ogromnej publiczności, ale hańba nie jest supportem, tylko hańba jest głównym wykonawcą. Czy wolicie te swoje koncerty? Wolelibyśmy zagrać taką na przykład trasę po całym świecie, w różnych miejscach na świecie, ale dla tak, nie wiem, maksymalnie, nie wiem. 200 osób. No nie, no tam. No niech będzie 350. Nie, no taki klub do 500, 600, 800 osób to też jest jeszcze okej, okay. Ale takie już powyżej 1000 okay. to już jest trochę. Znaczy na pewno chcielibyśmy zagrać trasę, która pozwalałaby nam jednak z tymi ludźmi się jakoś spotkać. W ogóle byśmy chcieli zagrać koncert. To tak. Ale na przykład. Ja też bym chciała, żeby wszystko znormalniało, bo my jesteśmy miejscem dla takich ludzi jak wy. No. Odczuliśmy to dzisiaj. To co, gmachy? Dobrze, super. Dobrze. No to słuchamy. Że się pokrywa strachy, a ludzki zarobek taki mizerny, taki marny. Ani soli, ani z roli, tylko z tego, co nas boli. Ani z ziemi, ani z wody, tylko z naszej wspólnej szkody. Tylko z tego, co nas boli.
ani z ziemi, ani z wody, tylko z naszej wspólnej szkoły! Rok mamy trudny. Co się dzieje z hańbą? Hańba grzecznie czeka na otwarcie możliwości koncertowych. Znaczy, w ubiegłym roku we wrześniu wydaliśmy płytę. Nikt nam nie zrobił nic, o którym już wspominaliśmy. I tak naprawdę czekamy na prawidłową możliwość jej zaprezentowania. Zagraliśmy tylko 3 koncerty na żywo wówczas, we wrześniu. Zagraliśmy również na Mikołajkach Folkowych jedyny koncert online. I po prostu hańba nie jest zespołem, który powinien grać online, więc nie chcemy tego robić. I tak naprawdę czekamy. Dostaliśmy również Fryderyka za nasz album krótkogrający 1939. I czekamy na odbiór tego Fryderyka. Czekamy na kolejną galę. Będzie gala w tym roku. Więc jest szansa jakaś na to. I tak samo ten nowy album, powiedzmy, że po recenzjach i po odbiorze wydaje się, że też ma szansę być albumem koncertowym, no ale czeka spokojnie na swoją kolej. Miejmy nadzieję, że latem uda nam się go zaprezentować w Polsce również. W 2017 roku okazało się, że hańba lubi czereśnie. Zamieniamy teraz nakrycia głowy. Ja się robię czeresienką, bo jak dzieci będą nas oglądały albo rodzice będą przesuwali w komputerze naszą rozmowę, to tam, gdzie jest kapelusik, proszę Państwa, to są już czereśnie. Dobrze. Może tak być? Pewnie, czyli pewnie. Co, w 2017 roku powstaje zespół pod tytułem Czereśnie. Ale skąd te czereśnie? A ja chciałam jeszcze powiedzieć, że moja plastyczka zrobiła mi czereśnienki, takie specjalne te. Ale też powinny być założone kolczyki. Dopiero teraz. Dopiero teraz, ale bałam się, że nie potrafię tego zdalnie zrobić. Wykratkuje się te czereśnie. A dobrze mam ubrany kapelusz? Bardzo dobrze. Próbuję się przeglądnąć w waszych oczach. Okej. Okay. To co z tymi czereśniami? Skąd w ogóle nazwa czereśnie, a nie wisienki? Nazwa czereśnie to akurat właśnie Jakub. I moja żona, która... To znaczy uwielbiacie czereśnie? Tak, tak, oczywiście. To jest główny owoc lata i po prostu w potoku pomysłów Kaja przyznała, że czereśnie będą fajne. I zresztą wtedy też jakoś rozmawialiśmy o tytule płyty i Ale Wrzawa była tą pierwszą płytą, pierwszym pomysłem, ale czereśnie w ogóle jako właśnie kojarzący się z czymś smacznym, radosnym, letnim i ale owocowym. Ale przechodzicie z takiego projektu jak Hańba do czereśni. Dlaczego? Uważaliście, że to jest taki protest przeciwko infantylizacji muzyki dla dzieci? Tak, to był, tak, na pewno. To był w ogóle taki zespół, który właściwie narodził się przez to, że ja zacząłem pracować w pewnym momencie z dziećmi. Prowadziłem rytmikę w przedszkolach różnych krakowskich i w żłobkach. I zacząłem szukać tego repertuaru dziecięcego, żeby właśnie tam przyjść na ukulele, grać dzieciom i prowadzić jakieś zajęcia. No i było tego mało i w pewnym, znaczy taki, który by mi się podobał. I po prostu sam zacząłem komponować i tworzyć te piosenki. No i tych piosenek się trochę zebrało, więc stwierdziłem, że może zacznę je nagrywać. I na początku właśnie jeszcze wokalnie pomagała mi Regina Warska, która była wcześniej wspomniana przy Chlubie, żeby to jakoś właśnie wspólnie pomagała mi po prostu to wszystko ładnie zaśpiewać. Jak już te piosenki nagraliśmy, to właśnie dobrze mieć taką osobę jak Jakub w swoim tutaj otoczeniu muzycznym, bo Kuba jest taką osobą, która jest świetnym organizatorem i świetnie potrafi wszystko zaplanować i wszystko zebrać, że tak powiem, do kupy. Ja jestem taką osobą bardziej kreatywną, bardziej twórczą, ale troszeczkę z tym moim ogarnianiem i organizowaniem pewnych rzeczy nie idzie najlepiej. A właśnie Kuba powiedział, ej, to chodź to pograjmy na żywo, to może być super pomysł, ja mam brata, który by chętnie wrócił do grania na perkusji, zbierzemy zespół i sobie pogramy. No i tak po prostu przez taką presję trochę Kuby i ciśnienie stwierdziliśmy, że to jest faktycznie świetny pomysł, bo takich zespołów, bo
Piosenek dla dzieci jest dużo. Naprawdę, piosenek się tworzy, są różne wydawnictwa, które wydają te piosenki i grają. Na YouTubie jest pełno kanałów robiących piosenki dla dzieci, ale takich zespołów muzycznych, które będą prawdziwymi zespołami, z ludźmi, którzy grają koncerty, właśnie wydają płyty i można być fanem tego zespołu, śledzić, ten zespół nie ma tak naprawdę. No jest Arka Noego, jest Jerzy Igor. I właściwie jest kilka, ale zazwyczaj są takie efemeryczne projekty, że ktoś gdzieś spontanicznie zrobi jakąś płytę dla dzieci. A ja chciałbym, żeby to był taki zespół prawdziwy, żeby właśnie, nie wiem, wrzucamy swoje zdjęcia, prowadzimy jakieś tam swoje media społecznościowe, wydajemy płyty, no to robimy jakieś wydarzenia. Że to jest tak traktowane, traktujemy odbiorcy tak jak dorosłego odbiorcę hańby. Niczym on się nie różni, że robimy teledyski, zapowiadamy je, robimy koncerty właśnie. I trochę tak mam taką nadzieję, że to jest też takie trochę pokazywanie i uczenie jakby dzieci, że jest coś takiego jak zespół muzyczny, że można chodzić na koncerty, że można obcować z muzyką na żywo. Jest to dużo bardziej przyjemne niż obcowanie z muzyką taką słuchaną. I że może być coś takiego jak zespół, który jest jakby dla dzieci i jest zespołem, a nie tylko projektem czy jednorazowym jakimś tam wydarzeniem. Ja uważam, że dzieciom należy się wszystko co najlepsze, zwłaszcza tak muzykę, zwłaszcza muzyka, zwłaszcza w tym okresie jak się rozwijają. Ja tylko zapytam was, czy nie boicie się takiej publiczności, bo dzieci są ogromnie wdzięczne, ale są też bezlitosne. Jak się dziecku coś nie podoba, to nie wysiedzi na koncercie do końca. Godzinę, trzymać przez godzinę uwagę takich dzieci, to jest mistrzostwo. Najlepiej przemocą po prostu. Jak to robi? Nie, znaczy ja już przez to, że jak już wspomniałem, miałem doświadczenie z dziećmi i w prowadzeniu zajęć. Swoje dzieci masz? Mam synka, 2-letniego Julka. Ale no, 2 lat, więc czereśnie powstały wcześniej. No, przez to, że pracowałem z dziećmi, więc miałem jakieś patenty, wiedziałem, jak je zaabsorbować bardziej, kiedy coś zmienić, kiedy widzę, że się nudzą, bo tak jak mówisz, no dzieci się potrafią w pierwszym rzędzie siedzieć tak i... No tak, właśnie. I im się to nie podoba. No i więc zdarza się tak, więc jest to w jakiś sposób deprymujące, no ale trzeba tak staram się zawsze robić playlisty układać i te nasze piosenki są też bardzo angażujące. No dzisiaj tego nie było widać na koncercie online, no bo tych dzieci nie ma, ale zazwyczaj na występach biegam gdzieś między dziećmi, angażuję ich, jakoś staram się za każdym razem w jakiś sposób zachęcić do jakiejś zabawy wspólnej, do wspólnego grania, też rozdajemy instrumenty, też zdarzały się takie rzeczy, że graliśmy wszyscy wspólnie i jedna osoba dyrygowała na przykład. Więc no tutaj w ten sposób staram się po prostu utrzymać uwagę. Zdarza się też tak, że w trakcie na przykład koncertu widzę, że jest źle i mówię, chłopaki, teraz gramy jednak dinozaura, bo on najlepiej rozkręca publiczność. Albo z drugiej strony jest tak, że dzieci już zaczynają nam biegać po scenie i już jest źle. Ja mówię, nie, chłopaki, gramy teraz coś wolnego, bo musimy je troszeczkę uspokoić. Więc no, wymagają trochę takich spontanicznych zmian i uważnego oglądania jakby. Ja myślę, że to są nie tylko koncerty dla dzieci, bo są to koncerty dla całych rodzin. Ja jako babcia się świetnie dzisiaj bawiłam na tym koncercie. Potańczyłam sobie, bo to chyba też o to chodzi, że jak przychodzą rodzice, to się nie nudzą. Znaczy, to zawsze powinno być jednak tak robione, że jeżeli się robi jakąkolwiek sztukę, to jednak z założeniem, żeby się nikt nią nie znudził. To sprawdzamy teraz, mówię, sprawdzam. Odżywiaj się zdrowo. Dobrze. Jeśli chcesz być zdrowy, wypijaj dużo wody. Wstawaj rano wcześnie, żeby ćwiczyć mięśnie. A jeśli chcesz mieć zdrowe serce, jest mało, ale częściej. Bardzo ważna jest dieta, więc proszę zapamiętaj. Odżywiaj się zdrowo, nie daj się chorobą. Odżywiaj się zdrowo, nie daj się chorobą. Zdrowie jest ważne, traktuję poważnie. Myj ręce przed posiłkiem, zajmie ci to chwilkę. A jeśli cię dopadnie grypa, to w łóżku odpoczywaj. Lepiej zostań w domu i powtórzę znowu i wszyscy razem. Odżywiaj się zdrowo, nie daj się kochać.
owoców, wypijaj dużo soków, pamiętaj o warzywach, dobra dieta ci się przyda, zdrowo się wysypiaj, w wolnych chwilach odpoczywaj, jedno zdrowie masz, więc powiem to ostatni raz. Ostatni raz. Ostatni raz. Ostatni raz. Odżywiaj się zdrowo, nie daj się chorobą. Odżywiaj się zdrowo, nie daj się. I teraz państwo. Uwaga, to teraz same dzieci śpiewają, same dzieci. To teraz sami rodzice śpiewają, uwaga. A teraz śpiewa zespół, uwaga. Zobaczymy, jak wyjdzie. Odżywiaj się zdrowo, nie daj się chorobą. Odżywiaj się zdrowo. I wszyscy razem, zespół i rodzice i dzieci, uwaga. Odżywiaj się zdrowo, nie daj się chorobą. Odżywiaj się zdrowo, nie daj się chorobą. Skład zespołu Czereśnie to jest Hańba plus? Jest dość zmienny, ale teraz można powiedzieć, że to jest Hańba plus Justyn. Mało dobry. Justyn tak. Mało dobry, tak. Znaczy skład zespołu Czereśnie pierwotny, o którym Andrzej wspomniał i to też warto odnotować, to była właśnie Regina, śpiewająca i pomagająca na różnych przeszkadzajkach. Był Maciek Lewicki, mój brat, który muzykiem nie jest wcale, ale w Czereśniach dzielnie walczył z podstawowym zestawem. I tak naprawdę potrzebą Czereśni do tego, żeby troszeczkę się rozwinąć i mieć muzyków, było to, że no, o ile początkowy pomysł Andrzeja, że słuchajcie, zagrajmy w przedszkolach muzykę, którą robię dla dzieciaków z przedszkoli, no dosyć niespodziewanie szybko wyszedł poza te przedszkole i nagle pojawiły się sceny, pojawiło się nagłośnienie, pojawiła się konieczność zagrania tego naprawdę porządnie. Plus zaskakująco często i łatwo Czereśnie dało się pogodzić z trasami Hańby. Więc na przykład graliśmy rano Czereśnie, wieczorem Hańbę. Kiedyś w Świdnicy na przykład zagraliśmy coś takiego, czy zdarzało nam się robić takie rzeczy, nie wiem, w Gdańsku. Więc to było na tej zasadzie, że muzycy Hańbowi, jak już wcześniej rozmawialiśmy, grają na wielu różnych instrumentach i co się komu nakaże, to weźmie do gry. Więc tutaj też nie było problemu, żeby przygotować repertuar czereśniowy pod tym względem. Natomiast w pewnym momencie w ogóle Czereśnie zrobiły taki pomysł, Andrzej, przy okazji właśnie płyty, między płytą Pestki a Sport o zdrowie był taki etap czereśniowy sportowy. Mamy swoją drużynę sportową Czereśnie, mamy stroje sportowe piękne i wtedy zrobiliśmy szeroki skład czereśniowy, czyli zarówno z Justynem Małodobrym. Bo występujecie w tych strojach. Dokładnie, zarówno z Justynem, jak i z Maćkiem, jak i z Mateuszem Nowickim, czyli barabanistą Hańby i właśnie jest taki szeroki skład. Andrzej, ty piszesz słowa i muzykę, tak? Tak. Ja tak jak słuchałam słów i nawet jak zwróciłam uwagę na tytuły, to ja myślę, że ty bardzo pomagasz rodzicom. Jak jest pandemia i trzeba siedzieć w domu, to ty śpiewasz o tym dzieciom. Siedź w domu. To jakby nie to miałam na myśli pisząc tą piosenkę, bo to było 2018, ale niestety... To popatrz jaka jest aktualna. Tak, niestety jest bardzo aktualna i gram ją na każdym koncercie online'owym. Zazwyczaj zmieniałem set listy zawsze, żeby jednak ten każdy koncert online był jednak inny. I staram się zawsze dołożyć coś nowego, albo coś starego przypomnieć, albo dostosować jakoś tematycznie, tak jak teraz był koncert wiosenny. No, ale utwór Ja zostaję jest właściwie na każdym naszym koncercie online'owym. Sport to zdrowie. Podpowiadasz, że trzeba spacerować po lesie, że trzeba zwracać uwagę na inne zwierzęta, że nie jesteśmy sami. Tak, to jest edukacja taka muzyczna. Jest to taki
przekaz, który mam wrażenie jest uniwersalny, ale jednocześnie niezbyt powszechny czasami. I uważam, że powinno się o tym mówić i przypominać w jakiś fajny sposób, no bo tak jak na przykład jest piosenka o języku zwierząt, która opowiada o tym, że zwierzęta mówią w różnych językach, tam kot, pies i tam powtarzam te dźwięko naśladowcze słowa. O, może taki teledysk obejrzymy później, jeżeli mogę zaproponować od siebie, to jest na przykład teledysk do piosenki Język zwierząt, które później obejrzymy. Notabene, zapiszę. Notabene też Jagna Firek. Tak. Jagna jest naszą etatową producentką. Rysowniczką. I w każdym razie to jest piosenka, która opowiada o tym, że każde zwierzę mówi w swoim języku, ale nie można tych języków, nie rozumiemy tych języków i one się też nie rozumieją ze sobą, ale nie można ich wartościować. Nie można powiedzieć, że któryś język jest gorszy, któryś język jest lepszy, albo ten jest bardziej rozbudowany, więc jest lepszy. No i to jest takie trochę podejście, znaczy to jest takie podejście, które chciałbym przekazać jakby odnośnie do ludzi, to że ktoś mówi w innym języku, ma inny kolor skóry, albo mówi w ten sposób, albo ma taki sposób życia, albo jest biedniejszy lub bogatszy, nie można w żaden sposób kogoś wartościować, że ktoś jest gorszy lub ktoś jest lepszy. No i zazwyczaj pod tymi jakimiś tam, powiedzmy, historiami zwierzęco-roślinnymi gdzieś się czają takie uniwersalne takie wartości. Mam Myślę, że taką dla dzieci to jest najlepszy sposób na uczenie tolerancji. No mam taką nadzieję, że to tak to rozumiem. Twój też. Synek ma 2 lata, to jeszcze nie podpowie zbyt wiele. Jakub nie ma dzieci, to skąd te pomysły? Skąd wy czerpiecie inspirację? No, idziesz, patrzysz na dziecko, źle się zachowuje, albo dziecko sąsiadów coś robi, myślisz, napiszę o tym piosenkę. To tak może po kolei, bo każda płyta ma trochę inną genezę powstania. Pierwsza płyta, może mogę brać i pokazywać. Oczywiście. Pierwsza płyta Ale Wrzawa, to właśnie była płyta, którą stworzyłem sam właściwie w domu i to było pod kątem tylko takim, że robiłem jakieś piosenki w przedszkolu lub żłobku i brakowało mi na przykład jakiegoś tematu, nie wiem, piosenki o owocach albo jakieś panie chciały, żeby jakaś była piosenka o mamie, bo już mają te wszystkie piosenki, które są co roku grane, żeby coś zmienić, więc wymyśliłem taką piosenkę dla mamy i tak dalej, i tak dalej. Jakaś piosenka o ekologii na przykład też, więc to tak wymyślałem pod takim kątem prowadzenia rytmiki w przedszkolu, więc taka płyta jest najbardziej, bym powiedział, infantylna, taka najbardziej dziecięca niestety, ale potem już, jak już zespół zaczął istnieć i zaczęliśmy grać na poważnych właśnie festiwalach i koncertach, tak jak powiedział Jakub, to powstała płyta Pestki, której jestem już bardzo dumny i tu już jest muzycznie dużo lepsze, jest bardzo dużo gości, bo na przykład występuje też, śpiewa na przykład Karolina Cicha, folkowa wokalistka, bardzo, 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 bardzo lubię i bardzo polecam. Albo na przykład Kuba Bugała z krakowskiego zespołu Romantic Fellas, takiego elektronicznego. Więc jest wielu różnych gości tutaj. I chciałbym, żeby ta płyta była taka dorosła, więc już są też trochę poważniejsze tematy, ale jednak staram się mimo wszystko, żeby to nie było zbyt poważne. I już muzycznie jest dużo lepiej zrobione i bardziej zaaranżowane, bo też mi zależało na tym, żeby tej płyty chętnie słuchali rodzice, żeby to nie było męczące. Teraz mam dziecko, więc wiem, jak to jest, ale dużo mi ludzi o tym opowiadają, że dzieci bardzo lubią muzykę i właściwie się słucha w kółko tych płyt, często tych piosenek. I te piosenki często są ciężkie do słuchania. Więc jak ktoś się codziennie musi budzić z czereśniami odpalonymi w mieszkaniu, to jednak milej, żeby to brzmiało jakoś sensownie. Tak, tak. Żeby to było ładne, żeby brzmieniowo, przynajmniej muzycznie, to było zaaranżowane, tak jak dla dorosłych, a tekstowo jest takie, powiedzmy, troszeczkę to uproszczone. I tak właśnie powstała płyta Pestki, którą słuchałem przez jakiś rok, jak Julek miał kilka miesięcy i trwało to przez naprawdę przez rok w samochodzie, dzięki tej płycie jeździliśmy gdziekolwiek, bo inaczej byśmy nie pojechali nigdzie, więc polecam serdecznie wszystkim zmotoryzowanym rodzicom. I tak oto jak się narodził Julek, powstała trzecia płyta, gdzie tu już zacząłem trochę śpiewać z własnej autopsji, w własnym doświadczeniu. I muszę powiedzieć, że to najsmutniejsza płyta i najpoważniejsza paradoksalnie. Kołysanki? Nie są to kołysanki, ale są to takie smutne piosenki, na przykład mówiące o globalnym ociepleniu, o tym, że się zmienia klimat. Bo nie ukrywam, że jak się narodził Julek, to trochę zacząłem jakoś poważnie na tym myśleć i to mi się trochę go zrobiło szkoda. I więc te piosenki są ale takie... Ale nie rozmawiałeś z nim jeszcze o tym? No, porozmawiam z nim za kilka lat. Teraz mogę z nim porozmawiać o koparce i o traktorze. Więc... Te piosenki, albo jest piosenka przed Mama i Tata, która jest taka bardzo, bym powiedział, autobiograficzna, opowiada o mojej jakby relacjach z moją partnerką i właśnie z Julkiem. Więc no, zupełnie inaczej mi się pisało tą płytę i te piosenki i właśnie potem na całościowo miałem wrażenie, że ona jest zbyt smutna, więc trochę zrobiłem kilka weselszych piosenek, takich typowo czereśniowych, nastawionych na jakąś zabawę i jakąś interakcję, żeby właśnie nie był taka smutna jednak.
smutna twórczość dla dzieci, a jednak wesoła. No i jestem z niej dumny bardzo, bo moim zdaniem fajnie wyszło. I jest poważniejsza, że po prostu płyty czereśni, tak jak Harry Potter, dojrzewają. Od takich... I czarują, czarują, i czarują muzycznie dzieci. Ale to można wręcz powiedzieć, jeszcze jedna trzeci, płyta. Trzeci tom jest najlepszy, tak jak w Harry Potterze, tak jak wiesz, Więzienia z Kabanu. Ale, a, tak. Ale co, jeżeli mogę jako właśnie ten sideman, w sensie osoba, która dogrywa sport to zdrowie, Andrzej chyba najbardziej wykorzystał też nas na tej płycie, to znaczy... Wojtek tam naprawdę dużo podogrywał, mnie Andrzej męczył dosyć dużo pewne partie i tak naprawdę patrząc też pod kątem zespołowym nam się na przykład, aż żal, że dopiero drugi koncert zagraliśmy z materiałem ze Sport to Zdrowie, taki pełny, bo to są utwory, które naprawdę fajnie się gra, to tak jak Andrzej właśnie wspominał, Wrzawa była bardzo taka dziecięca, bardzo animacyjna i świetnie się sprawdzała w warunkach na przykład przedszkolno, nie wiem, dom kultury, jest stówka dzieci i Andrzej wiedzie prym w jakichś interakcjach i zabawach muzyczno-ruchowych. Oczywiście, no jest mistrzem, my sobie tam tylko grzecznie wtedy plumkaliśmy w tle. Natomiast na Sport to Zdrowie Andrzej faktycznie nas trochę wymęczył i musimy się muzycznie dużo bardziej starać i to też jest atrakcyjniejsze po prostu dla nas na scenie. Okej, okay, Synuś rośnie. O pięknie. Czym będzie kolejna płyta w takim razie? Na razie tak się powolutku zabieram i piszę teksty. Zawsze tak mam, że jak już powstanie ileś tekstów, to zaczynam dopiero nagrywać to i jakoś się powiedzmy spójnie połączyć i napisać kilka utworów, którym brakuje tematycznie, żeby to było bardziej spójne. Ale mam też taki pomysł, żeby raz w życiu zrobić czereśniami płytę z tekstami nie swoimi i zrobić interpretację tekstów, ale to może jeszcze nie będę zdradzał, bo jak mi się uda to zrobić, to zrobię, ale a jak nie zrobię, no to nie zaczęła mówić, Synuś rośnie i tobie się oczy tak rozświetliły. Opowiedz, śpiewa razem z tobą? Śpiewa, klaszcze, gra na wielu instrumentach i jest bardzo muzykalny i teraz i słuchamy właśnie płyty Sport to Zdrowie regularnie. Jego ulubioną piosenką jest Bocian i Karetka. Kle, kle, kle. Kle, 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 tak. Ale to od wielu dzieci słyszę, że kle, kle, kle jest ulubioną piosenką. Dla nas też w ogóle. Stawiamy już kropkę przy czereśniach i na zakończenie porozmawiamy językiem zwierząt. Dzień dobry, witamy, serdecznie zapraszamy wszystkich was do zabawy. Śpiewamy razem tak. Dzień dobry, witamy, serdecznie zapraszamy wszystkich was do zabawy. Śpiewamy razem tak. Dzień dobry, witamy, serdecznie zapraszamy wszystkich was do zabawy. I zaczynamy. Zapraszamy wszystkich was do zabawy, śpiewamy razem tak. Dzień dobry, witamy, serdecznie zapraszamy wszystkich was do zabawy, śpiewamy razem tak. Dzień dobry, witamy, serdecznie zapraszamy wszystkich was do zabawy i zaczynamy. Dzień dobry, witamy, serdecznie zapraszamy wszystkich was do zabawy. Śpiewamy razem tak. Dzień dobry, witamy, serdecznie zapraszamy wszystkich was do zabawy. Śpiewamy razem tak. Dzień dobry, witamy, serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, witamy,
kapelusik już nie jest na głowie, no bo skończyliśmy rozmawiać o czereśniach. Porozmawiamy teraz, Andrzeju, o twojej ostatniej płycie. Dobrze. Ta płyta powstała z Mateuszem Markiem. Tak. On napisał słowa, ty muzykę. To znaczy, on napisał muzykę w większości wypadków, a ja zaaranżowałem to wszystko i dopisałem pewne małe elementy muzyczne. Ale jakby głównym kompozytorem muzyki i słów jest Mateusz Marek. Ja byłem tylko... to dla kogo ta płyta jest? Bo sądząc po tytułach, zima jest wszędzie, serce, to ona może być i dla dzieci, i dla rodziców. Dla dzieci może być na pewno, bo w sumie mój synek śpiewał też zimę, bo tam jest refren, który się ładnie śpiewa, więc bardzo lubił tę piosenkę i ją śpiewał. Więc w jakiś sposób jest dla dzieci i brzmienie jest na pewno, jeżeli ktoś zna czereśnie, no to jest w jakiś sposób czereśniowe takie brzmienie, więc można powiedzieć, że jest dla dzieci, ale tak tematycznie, tekstowo no to jest jednak moim zdaniem poważniejsza i bardziej by powiedział, że jest dla wrażliwych osób. O, a jej tytuł to Polo Polo. Co znaczy ten tytuł? To jakby całą koncepcję odpowiada Mateusz Marek i nie chciałbym się tutaj za niego wypowiadać, więc może bym zachęcił, żeby Mateusza zaprosić w przyszłości i Mateusz sam tutaj to wypowie, bo ja tutaj robiłem muzykę i nie chcę mu się w kompetencje tutaj wchodzić. Dobrze, to ja dziękuję za dziś. Dobra. Dziękujemy. Czekam na kolejną płytę Hańby. Na pewno będzie. Czereśni też. Ale ja już powiedziałam, Hańbę kocham. A na zakończenie serce. Z ostatniej twojej płyty z Mateuszem Markiem. Super, bardzo fajnie. Bardzo dziękuję. Patrzcie, idę, garda wysoko, bo ono jeszcze bije. Zmniejsza się co chwilę, co każdy centymetr w nim. Jakiś kurz, jakiś nóż, melodia i pyłek. Serce jest jak gąbka, która wszystko chłonie. Suchej, ciepły tylko tam, gdzie trzymam dłonie. Na zmianę ciemne, zimne i na zmianę płonie. Idę do przodu i puls nie jest w normie plus. Uczą pokory, otarcia po chodnikach, dziury osłów i ludzi. Brudu na ulicach, lepiej nikomu nie ufać. Lepiej mnie nie słuchać, lepiej zejść z drogi. Lepiej mi nie ufać, pcham je po chodniku. Niemalże na dłoni idę pewnie do ciebie. Bo co innego zrobić, idę z tym sercem. Może kiedyś się zagoi, idę z tym sercem. Może dziś otworzysz. Mam serce przed siebie, pcham je. Przed siebie i pcham serce ciężkie, pełne smoły serce. Wyrwane kiedyś ze mnie, dziwnie to wygląda. Przypomina to komedię, serce się strzępi. Przeciera ona wierzchnię, próbowałem pocztą. Ale zawsze pod zły adres zostawało awizo. Potem sprawdzono na dawce, popchnąłem je na warsztat. Powiedzieli, że jest bite. Proponowali szpachle lub przemyt za granicę. Umawiałem się na kardio, dopychałem je po cichu. Terminy może będą, ale nie w tym życiu. Pcham do przodu, choć kusiło kilku z planów, by oddać je na przekręt handlarzom organów. Częściej idioci mają czelność mówić głośno. Pcham serce przed siebie, po cichu, prosto i dobrze się idzie. Złego słowa nie powiem, lżej się idzie z dziurą w klatce piersiowej.
Czujny facet, oczy śniące, głos jak len. Czy